Witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Bonkol. Dzisiaj sobie nagrywamy kolejny odcinek z Carmanic Simulator 2015. Moi drodzy, dzisiaj z racji tego, że ostatni odcinek, ten poprzedni, ten, który na pewno był oglądany przez was i lajkowany, był z dodatku i tam były dodatki nowych samochodów, tam były pick-upy i SUVy, powiedziałem, że będę odnawiał właśnie tego oto pacjenta. I to jest Delroy Custom. Stara bryka, bardzo, bardzo poniszczona. No i sobie ją dzisiaj odnowimy. Także tradycyjnie podzielimy to na dwa odcinki. Jeden odcinek będzie z demontażu, pogadamy sobie, a drugi odcinek będzie już z wymiany rzeczy na 100%. Oczywiście robimy na 100% tuning, żeby to sprzedać też z zyskiem. No i też sobie potem pomalujemy ten samochód, tak? Dobrze, moi kochani, więc dzisiaj zrobimy jeszcze zdjęcie, bo ja robiłem zdjęcie, ale mi się wydaje, że chyba było złe. To jest pacjent przed. Pacjenta musimy dać na lewy podnośnik, tak już się przyzwyczaiłem jakoś. No i oczywiście demontujemy wszystko, tak? On w tym momencie musimy zobaczyć, ile on kosztuje. 9800. 9800, czyli demontujemy wszystko. I cóż muszę wam powiedzieć, no... Nowy rok szkolny. Pewnie wszyscy już są zdenerwowani, bo już jakieś sprawdziany gdzieś na głowie są. Ale się nie przejmujcie. Od czasu do czasu tutaj będę nagrywał, będę was pocieszał. Nie ma żadnego problemu. Dzisiaj sobie zdemontujemy te wszystkie badziewia. I moi drodzy, potem sobie od razu wrzucimy tutaj piękne, błyszczące części. Najbardziej mnie ciekawi to, czy tutaj muszę faktycznie wymieniać te takie malutkie blaszki, te klipsy. Ale chyba tak, bo wtedy mi nie zaliczy na 100%. W ogóle, powiem wam, że ostatnio słyszałem taką fajną historię. Fajną historię ostatnio słyszałem. Nie wiem, czy wam to mówiłem już na jakimś materiale. Kurczę. W każdym razie. Jest cała ta historia tego złotego pociągu, nie? Co się tam okazało, że nagle, że on w ogóle istnieje i tak dalej. Teraz tylko pytanie, gdzie on jest zakopany. Złoty pociąg, tam między Wrocławiem a Wałbrzychem. Wszyscy nagle interesują się złotym pociągiem. Kurczę, powiem wam, ja chyba pójdę szukać tego pociągu. On gdzieś jest zakopany, gdzieś u mnie na ogródku. Bo jak tam jest parę dziesiąt, czy nawet 150 miliardów, to nawet nie są miliony, to są miliardy. No to kurde wam powiem, już Żydzi się dzielą. Najlepsze jest to, że już jeszcze tego pociągu nie znaleźli i już się między sobą, wiecie, dzielą, nie? Ludzie już się, kurcze, dopieprzają do tych hajsów. A mi się wydaje, że ten pociąg będzie tak zaminowany, że to będzie taka sytuacja. Ostatnio rozmawiałem ze znajomymi, że to może być coś takiego, że znajdą ten pociąg, i on będzie tak zaminowany, że tam wszystkie te osoby poginą w ogóle, jak to będą chciały dorwać się. No przecież to na pewno, jak, no kurde, po co on był zakopany, moi drodzy? Po co ktoś zakopał pociąg? Bez przesady. No nic, no. Chciałbym na moim ogródku znaleźć ten pociąg. W sumie znaleźne 10%, moi drodzy, jak ktoś znajdzie ten pociąg, to 10%, 10% do niego, taki jest w polskim prawie, nie? Czyli całkiem spoko, grube hajsy. Nie lubię tego silnika, no zobaczcie, jaki silnik. Muszę demontować to wszystko, pojedyncze jakieś popychacze. No dobra, co teraz? Muszę ten przód zdemontować oczywiście. Cztery śruby. Nie ma problemu. Słuchajcie, w Carmanic Simulator coś mi się śniło, ale to mi się chyba śniło. Naprawdę, mi się śniło, że dodali dużego Fiata. Dodali normalnie dużego Fiata. Może po prostu dodadzą. Mam nadzieję taką. Może dodadzą dużego Fiata, będzie wesoło. Bo i tak większość Polaków gra w tą grę. Mało kto to zna. Fajnie by było tak sobie tutaj dużego Fiata odnowić, popykać tutaj, pojeździć. No okej. Demontaż. Lecimy dalej. Akumulator oczywiście. Tutaj wszystko na 100%, więc nie będziemy mieli czasu potem. Serwo u góry. W sumie ten demontaż dzisiaj coś długo trwa. Naprawdę, coś to wszystko długo trwa. Muszę się sprężyć.
To nie może tak wyglądać. Gdzie są w ogóle lampy? Halo. Dobra. Kto ma w ogóle... O właśnie, karoseria, tutaj nie ma zderzaka, bo tu nie mogę tego... No to dobra, to teraz musimy podnieść samochód. Nie tędy, musimy tutaj podnieść. Bum. Eee, 10% znaleźnego, ponieważ tutaj niektóre osoby już dyskutują na czacie. No są, jest 10% znaleźnego powyżej jakiejś kwoty, jeżeli... jeżeli na przykład znajdziecie coś... Tylko kto to płaci wtedy? Jest według prawa znalazca, nie, osoba, która straciła coś, jest zobowiązana do zapłacenia, czy kto to płaci te znaleźne? No bo wiecie, są może rzeczy, których ktoś nie chce, żeby odnalazł i co, i... Nie wiem, jak to działa, bo mi się taka przypomniała sytuacja o dwóch gazownikach, nie wiem, czy wam to opowiadałem, o dwóch gazownikach, którzy byli na tyle uczciwi, że jak kopali pod jakieś rury gdzieś na działkach, to znaleźli kasetkę i w środku było chyba 20 tysięcy czy 30 tysięcy złotych. Znaleźli i poszli z tym na policję. W ziemi znaleźli kasetkę i słoik obok siebie i tam było 30 tysięcy złotych. I poszli z tym na policję, tacy uczciwi byli. No i się okazało, że dostali 10% znaleźnego. No ale kto to płaci? No bo jeśli ktoś ukrył to w ziemi, to ewidentnie nie chciał tego, aby on ukrywał to przed kimś. To teraz jeszcze musi 10% im znaleźć. Znaczy, 10% im oddać. Skarb państwa? Nie wiem, komu to... To lepiej nie znajdujcie zbyt dużo, bo potem przez was ta dziura budżetowa będzie się powiększała, wiecie? To wszystko przez was, przez te wasze znaleźne 10%. No dobra, moi drodzy, musimy przystąpić teraz do szybszego demontażu, ponieważ dzisiaj nie będziemy mogli tutaj za bardzo się wtajemniczać w te części. To jest podstawowa sprawa. Silnik jaki tu jest, to jest silnik normalny. Nie masz żadnego nowego silnika, nie ma żadnych jakichś nowych części, moi drodzy. W tym dodatku niestety tylko i wyłącznie... nie, dobra, tam chyba tylko jeżeli chodzi o napęd na 4 koła, to jest taki troszkę inny. Ale z tymi SUV-ami myślałem, że też wejdą całkowicie nowe części samochodowe. No niestety troszeczkę się przeliczyłem. Nie jest tak kolorowo, jak sobie myślałem, że to tak będzie. Co my teraz możemy? Miskę olejową możemy zdemontować, tak na szybciocha, możemy filtry zdemontować. Ja tą miskę tak demontuję na szybciocha, nie chce mi się w ogóle. Nie chce mi się ganiać po ten olej. Dobra. $100, myślę, że mnie stać. Myślę, że jak na takie duże studio samochodowe, salon samochodowy, to $100 to proszę was, proszę. To są grosze, moi drodzy. Cóż to dla mnie $100? Dobra, i teraz idziemy dalej. Musimy tutaj zdemontować wszystkie tłumiki. Musimy wał napędowy zdemontować. Oczywiście wszystko pójdzie tutaj na śmietnik, ponieważ tego nie będziemy mogli naprawić za bardzo. No ale to będzie wyglądało jak jakaś, kurde, pusta puszka za chwileczkę. Za chwileczkę to tak wszystko będzie wyglądało. Okej, okay, całkiem spoko. Lecimy. Następne. Cudownie, moi drodzy. Delicious, excellent. Pięknie. Okej, okay, teraz możemy zdemontować tylne koła. Ja już widzę po prostu ten samochód, jak on będzie piękny na czerwono. Najpiękniejszy kolor dla samochodu, moi drodzy. Czerwony. Ewidentnie, nie ma chyba piękniejszego. Chociaż nie zawsze, w zależności od tego... W zależności od tego, czy to jest sportowy samochód, czy jakiś taki rekreacyjny. No ale takie stare samochody to w kolorze czerwonym są piękne. Musimy tu zdemontować wszystkie podpory, wszystkie obejmy, nie będzie to proste. Ale za chwileczkę już to ściągamy. Tu jeszcze filtry są chyba do demontażu, tak? Dobrze mówię? Tu są filtry, czekajcie, musimy się tutaj przybliżyć. Mała tuleja gumowa, okej. Okay. Felga retro, wypad. Wypad stąd, felga retro.
oraz musimy sobie zdemontować tutaj tuleję gumową. Okej, wszystko jest pięknie. Next. Resory. Moi drodzy, resory dla siory. Jest dobrze. Panie Bobrze, jest dzisiaj tutaj bardzo dobrze. Nie ma sprawy. Zdemontujemy to wszystko. U góry jest chyba filtr paliwa, tak? Dobrze widzę? Pompę paliwa, przepraszam. No dobra, cały tył jest zdemontowany. Pozostało nam tak, zwieść na dół, wyciągnąć tłoki i to będzie na tyle. I to będzie na dzisiaj tyle. Zobaczymy, co tutaj mamy. Gdzie jest drugi tłok? Gdzie jest drugi tłok? Okej. Musimy teraz z powrotem powrócić na wyższy stopień. I teraz zdemontujemy sobie wszystkie bebechy tutaj od spodu. Jeszcze tam... ja tam zauważyłem, że jeszcze chyba tuleja gumowa nie jest zdemontowana. No właśnie, tu jest tuleja gumowa. To możemy wywalić. Wał korbowy. Zapomniałem o dwóch tłokach, moi drodzy. Dlaczego dwóch tłoków nie zdemontowałem? Sprawdźmy to. Tu są te tłoki? Tu są tłoki. Dobra. Tłoki świnioki. Kurczę, jak to wygląda, zobaczcie. W sumie jak wygląda, jak troszeczkę jak taki duży Fiat. Dobra, musimy zdemontować to. I jeszcze wałek rozrządu jest do zdemontowania. Ale to już od góry. To już od góry zdemontujemy. Dobra. Wałek rozrządu i blok silnika. A, jeszcze tutaj filtr paliwa jest. Dobrze, moi drodzy, tak wygląda ten samochód po demontażu całkowitym. Mam nadzieję, że wam się spodoba, jak już go zakończymy. Także zapraszam, w następnym odcinku będziemy mogli sobie pomalować samochód, odnowić wszystkie części. Ja tymczasem, żeby nie marnować waszego czasu przy oglądaniu i żeby was nie zanudzić, między jednym odcinkiem a drugim sobie naprawię wszystkie te przedmioty, które teraz zdemontowałem. Także jak zakończę odcinek, to je wszystkie tutaj naprawimy. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dajcie lajka, komentarz, możecie się o coś zapytać. Po prostu, cześć.